Mnie zależy ogromnie, żeby się pojawili ludzie młodzi, właśnie ta druga zmiana, żeby te piosenki troszkę rozpropagowali, żeby je śpiewali i żeby z tego się zrobiło to zjawisko tego pociągnięcia kultury dalej. To tak bym chciał. To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Dzień dobry, jest 15 marca 2024 roku. 7 lat temu, 15 marca 2017 roku, zmarł Wojciech Młynarski, a za 11 dni, czyli 26 marca, minie 83. rocznica jego urodzin. No to czy muszę mówić dalej? Drozdowisko poświęcone Wojciechowi Młynarskiemu musiało po prostu powstać. Chociaż, i to może Was zaskoczy, ja nigdy nie zrobiłam z nim żadnego porządnego wywiadu, co nie zmienia faktu, że uważnie obserwowałam, przyglądałam się i starałam być tam, gdzie powinnam. Sama też nie zdawałam sobie sprawy, póki nie zaczęłam pracować nad tym odcinkiem, ile mam ciekawego materiału, z którego mogę tę dzisiejszą opowieść utkać. Szukałam jakiegoś klucza i ostatecznie doszłam do wniosku, że najbezpieczniej, bo się nie pogubię, będzie pokazać Wam te materiały chronologicznie. Na który z tych mikrofonów można mówić? Każdy jeden dobry, jak to mówię. Na ten mogę? Witam wszystkich serdecznie. Proszę Państwa, przede wszystkim wyrazić chciałem wielką wdzięczność, ogromne podziękowania wszystkim, którzy przy tej płycie pracowali, bo tak naprawdę to się tylko liczy to, co można wziąć do ręki i potem ewentualnie postawić sobie na aparaturę. To jednak napracowano się przy tej płycie strasznie dużo. I od strony merytorycznej, koncepcji i wyboru, gdzie ja jedynie tylko służyłem jakąś konsultacją, ale nie byłem motorem tego wszystkiego. I że powstało takie... Ja się wcale nie wstydzę tego powiedzieć, bo to nie jest jakaś fałszywa skromność, ale powstało takie piękne wydawnictwo, naprawdę. Proszę zwrócić uwagę, jak wspaniała jest reprodukcja różnych starych zdjęć, które wyglądały zupełnie strasznie, kiedy ja je dałem z jakichś albumów powyrywane. Jednocześnie z drugiej strony jest świetny mastering, bo słuchałem tego wszystkiego. Naturalnie może ktoś te moje piosenki cenić wyżej lub niżej, dlatego że to jest niewymierne. To nie jest skok w zwyż albo skok w dal. Natomiast ukryć się nie da, że radio, wydając to, zafundowało mi wielką frajdę, bo pokazało naocznie, na czym polega pewna tradycja. To jest taka tradycja, która naturalnie wiedzie się jeszcze od czasów przedwojennych, od czasów Hemara, od czasów Jurandota, ale po wojnie bezpośrednio takim pierwszym, najwspanialszym autorem, którego my byliśmy zapatrzeni, i ja, i Agnieszka Osiecka, to był naturalnie pan Jeremi Przybora. To był nasz mistrz, mistrz słowa śpiewanego. I to jest jedna sprawa. Teraz druga, też się tego ukryć nie da, bo u nas taka mania się zrobiła, że się mówi, że coś takiego się ukazyło tylko dlatego, że facet ma jakiś jubileusz. To na pewno dlatego, że pan skończył 60 lat, albo że pan już pracuje 40. Nie, to nie dlatego jest, tylko że dlatego uważam, że te piosenki są niezłe. A ile ma facet lat, to nie ma zupełnego znaczenia. W związku z czym chcę co powiedzieć? Że jestem bardzo szczęśliwy, że te piosenki zostały wyszukane, że te piosenki zostały pięknie zmasterowane i że ja mam zaszczyt się włączyć w pewien nurt tradycji literackiej piosenki, który się zaczyna u nas po wojnie od Jeremiego Przybory poprzez twórczość Agnieszki, a ja tutaj mam wielki, wielki zaszczyt, który, jak powiem, radio mi zafundowało, że się mogę jako trzeci włączyć, no z tym tutaj, prawda, dorobkiem 102, zdaje się, piosenek zapisanych na 5 płyt. To był początkowy fragment konferencji prasowej, która odbyła się przy okazji premiery 5-płytowego boksu Wojciech Młynarski Prawie całość, który to boks w 2001 roku wydało Polskie Radio. Te wcześniejsze płyty, o których pan Wojciech wspomniał, to wydane w 1997 i potem wznawiane i poszerzane 5 oceanów z piosenkami Agnieszki Osieckiej i boks Kabaret Starszych Panów, także później wznowiony i poszerzony z roku 2000. No i przy tej okazji warto jeszcze wspomnieć, że w 2002 roku ukazał się też boks poświęcony Jonaszowi Kofcie. No, takie to były czasy, choć jak zaraz usłyszycie, było też na co narzekać. My żyjemy w strasznych czasach teraz. To pokazuje na przykład kariera programu Big Brother. I w związku z tym, który fiknie, to wszystko musi fiknąć kiedyś, ale uważam, że to jest jakieś antidotum, jakieś przypomnienie tego,
że piosenka z tekstem, piosenka z jakimś sensem, dobrze napisana, może przetrwać więcej niż 1 czy 2 lata, a my żyjemy, przypominam, w rzeczywistości, w której jak dziewczynka weźmie zeszyt w kratkę i napisze 12 piosenek, to już jest poetką. Już media piszą, że się poetka narodziła, tylko że ta poezja potem nie przetrwa dłużej niż pół roku. Natomiast ja chcę powiedzieć dla Państwa wiadomości, że w roku 62, czyli prawie 40 lat temu, ja takie piosenki jak Jesienny Pan, Z kim tak ci będzie źle jak ze mną, Wyjedź w Bieszczady, to już miałem napisane. Czyli że mija 40 lat, ale daję słowo honoru, że nie dlatego to jest wydawnictwo, że ja piszę 40 lat. Tylko dlatego, że te piosenki, zdaniem tych, którzy je wybierali, w jakiejś mierze przetrwały próbę czasu. To jest taka moja cicha satysfakcja, że jak Państwo wezmą do ręki te dwie płyty, gdzie są moje piosenki dla piosenkarzy, to nie każdy sobie kojarzy, że akurat ten tytuł to napisał Młynarski, bo u nas myślą, że to jest piosenka Rodowicz, albo tam piosenka Prońko, czy coś i tak dalej, bo się u nas nie mówi nazwiska autora i kompozytora. Ci różni disc jockeye wolą bredzić na temat tego, kto się z kim rozwiódł, albo do jakiego uciekł kolorowego zespołu, a żal jest im powiedzieć, jak idzie piosenka, że autor jest ten i kompozytor jest ten. Ja nie mówię, że wszyscy, ale to jest strasznie, strasznie ważne. Więc ja tu przez dwie płyty komunikuję Państwu, których to piosenek byłem autorem, z jakim kompozytorem i dla jakich wykonawców. I to jest ważny komunikat. No a Was pewnie zastanawia ta muzyka, która tam gdzieś brzmi w tle i się nagle urywa. Otóż nie zachowała mi się, albo jeszcze jej nie znalazłam, tak zwana surówka z tej konferencji. Zachowałam jedynie zmontowaną już z muzyką swoją audycję. No ale na potrzeby Drozdowiska muzykę musiałam usunąć, no bo bym się nie wypłaciła. No a skoro już o pieniądzach mowa, to pozwolę sobie przypomnieć, że Drozdowisko jest niezależnym podcastem o kulturze i tak naprawdę tylko od Was zależy, czy i jak będzie się rozwijać, no bo to Wy, każdy, kto mnie teraz słucha, swoimi decyzjami możecie wesprzeć moją pracę. Służą do tego platformy patronite.pl i buycoffee.tu, do których linki znajdziecie w opisie tego i każdego innego odcinka Drozdowiska. No ale gdyby ktokolwiek z Was miał jakieś pytania albo chciał mnie wesprzeć w jakiś inny sposób, to oczywiście zapraszam do kontaktu drozdowisko@gmail.com. Zresztą do kontaktu po prostu zapraszam. A wszystkim moim patronkom i patronom kłaniam się w pas. Bez Was naprawdę nie byłoby sensu tego wszystkiego robić. No a teraz wracam już do Wojciecha Młynarskiego i jego radości z wydania boksu Prawie całość. Rok 2001 nadal. O moich piosenkach, to się Państwu może wydać dziwne, powstały 3 prace magisterskie. Mam już te prace w domu od dawna. I nawet się z nich ciekawych rzeczy podowiadywałem. Ale jeżeli jest o czym napisać pracę magisterską, no to znaczy, że ten facet już się stał w jakimś sensie, no takie szumne słowo klasykiem, ale on stał się znany, prawda? Poza tym często jest tak, że się mówi, a to takie napisane jest pod Młynarskiego, prawda? Że to też świadczy o tym, że jest to pewien styl, no w miarę sugestywny, który się zaznaczył. Umiejętności warsztatowe to jest podstawa, to jest rzemiosło. I tego oczywiście nie ma żadnego podręcznika jakiejś poetyki normatywnej pisania piosenek. Natomiast są pewne prawidła i reguły, których się można uczyć i bardzo dużo wyuczyć, ale naturalnie tylko trybem pewnej praktyki. Więc ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć na przykład, że mnie najwięcej od strony warsztatowej, jak chodzi o piosenkę, to nauczył pan Jerzy Wasowski. Bo pan Jerzy Wasowski był człowiekiem niezmiernie uroczym i szalenie skromnym i bardzo cichym, ale nie każdy o tym wie, że on był bardzo surowy, jeżeli chodzi o sprawy artystyczne. I jeżeli już dochodziło do rozmowy w cztery oczy o jakimś tekście, to on często tak strasznie ostro krytykował i wykazywał słabe punkty i kazał poprawiać i kazał zmieniać. I tak było przez 10 lat, kiedy współpracowałem z kabaretem Dudek, że po prostu przynosiłem teksty i często musiałem coś poprawić czy zmienić, ale jednocześnie przy okazji się uczyłem. Natomiast w stosunku do tekstu kabaretowego nauczył mnie Jerzy Dobrowolski. W jaki sposób? Że początkowo każdy tekst, który do niego przynosiłem, mówił, że jest o połowę za długi. Natomiast oczywiście on to robił trochę żartami, ale mnie nauczył lapidarności. To znaczy po prostu odpowiedzialności za słowo i tego, że przegadanie niepotrzebne i tak dalej w piosence bardzo szkodzi.
Więc ja bym powiedział, że warsztat to jest w ogóle 95%, bo można mieć doskonałe pomysły, notować je, wracać do nich i tak dalej, ale dopiero właściwy pomysł formalny sprawia, że rzecz albo zaskoczy, chwyci i się przyjmie, albo przepadnie. Ja bardzo często bywam pytany, ile ja naprawdę napisałem piosenek. Więc ja różnych tekstów, w większości słabych na pewno, napisałem, myślę, że około 2000. Ale to nie jest tak dużo, proszę popatrzeć. Na 40 lat pracy, jak podzielimy, to wychodzi 5 dych na rok. No to ja więcej daleko niż 50 tekstów rocznie piszę, ludzie kochani. Chociażby teraz, jak już do samego życia jeden wierszyk na tydzień. No. A były okresy, że pisałem daleko więcej. Więc tylko jeszcze ostatnia wiadomość. Kiedy? Całe moje życie pisałem od 5 rano. Nie każdy o tym wie. Potem po południu miałem nieprzyjemny często charakter. Jak się nie mogłem wyspać po obiedzie chwilkę, ale całe swoje życie, długie, pisałem zawsze od 5 rano. Bo kiedyś to wszystko trzeba było napisać przecież. Teraz czego mam świadomość? Że napisałem bardzo dużo tekstów słabych, przypadkowych. Ale te 102 teksty, które tu są wybrane, mam wrażenie, dobrze mnie reprezentują. Mój rekord to był taki, że napisałem piosenkę, którą pewnie Państwo słyszeli. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Jakieś pół godzinki. Bo Skaldowie mieli sesję w Polskim Radiu i mieli jeszcze jedną piosenkę bez tekstu. Powiedzieli, cholera, szkoda, że jedziemy do Krakowa, bo wtedy podkład się zmarnuje. A ja akurat nie byłem obecny, wziąłem to i trafiłem. Bo co to znaczy? No trafiłem, bo nie zawsze się trafi. Kiedyś w Polskim Radiu była taka bardzo przyjemna audycja, może ktoś pamięta, piosenki od ręki. Ja tak narzekałem okropnie, że to tak szybko trzeba na drugi dzień, dwie piosenki, a Agnieszka Osiecka mówi, słuchaj, przecież zawsze się pisze od ręki, co ty oszalałeś, mówi. Oczywiście żartowała, bo to nie tak jest. Jest tak, że można napisać od ręki i bardzo dobrze wyjdzie, ale jest tak, że można napisać od ręki i wyjdzie bez sensu. I wtedy albo trzeba mieć samemu tę świadomość, albo mieć kogoś, kto powie, kto skrytykuje. I tu chcę powiedzieć rzecz najważniejszą. Mogą Państwo wierzyć albo nie, że całe moje życie zawsze miałem naturę studenta i taki umrę. Muszę mieć profesorów, do których chodzę na konsultacje i od których się dowiem na przykład, że zrobiłem coś bez sensu. Na przykład spodobałem się sobie za bardzo, zwariowałem nagle na chwilę czy coś. Przecież to, wiecie Państwo, że rozstanie z rozumem to jest taka rzecz, która bardzo się często zdarza. Zwłaszcza jak mówi profesor Bardini, jak się artysta zakocha w sobie z wzajemnością, prawda? Są takie objawy. I wtedy trzeba mieć kogoś, kto powie, słuchaj, ty żeś to bez sensu napisał zupełnie. Wyrzuć to, przemyśl to jeszcze raz i tak dalej. Więc jestem szczęśliwy, że całe moje życie miałem i mam nadal takich ludzi, którym mogę pokazać, nie ulegając jakiejś euforii, to co zrobię. Bo na drugim biegunie to jest na przykład piosenka, którą pisałem 4 czy 5 lat. I napisałem w końcu. Odkładałem, wracałem i wreszcie się to domknęło. Do końca zaistniało. Ale żeby jej nie robić złej reklamy, to nie powiem jak. Taka była dyskusja, czy tekściarz, słowo tekściarz, to jest pejoratywne, prawda i tak dalej. Więc ja na to uważam, że słowo tekściarz to jest bardzo porządne słowo, które określa pewną umiejętność. A ta umiejętność to jest umiejętność napisania przede wszystkim do muzyki, kiedy muzyka jest pierwsza. I to jest umiejętność szybkiego napisania na zadany temat. I tu nie ma co płakać, że to jest ciężka robota, bo każda robota porządna jest ciężka. I właściwie odbiorcy nie interesuje, ile się robi, tylko jaki jest efekt. Więc dla mnie taka celność, lapidarność słowa w polszczyźnie, wzory niedościgłe. To jest Stanisław Jerzy Lec, to jest Staudinger. To są pewne teksty Mariana Załuckiego, niesłusznie zapomnianego trochę teraz wspaniałego satyryka, wspaniałego, rewelacyjnego. I uważam, że ktoś, kto pisze teksty i stawia sobie poprzeczkę, a inaczej, że chce po prostu normalnie funkcjonować gdzieś tam w tym nurcie całym, no to musi mieć to wszystko gdzieś mniej więcej w głowie, przed oczyma, że są takie możliwości, bo mi się wydaje, że ciągle tu jest tak, że my zapominamy, że w ogóle szerzej patrząc, nie tylko piosenka, ale kultura ciągle ma pewne możliwości, tylko my je pomijamy. My je pomijamy, bo się dajemy zagonić w jakiś, nie wiem, kąt, prawda, w którym tylko telewizor i tylko, nie wiem, co nagle przerażenie, a waj wielkie, że wielki brat ma taką oglądać. Natomiast ja wiem, że jest jakaś kontrpropozycja. A kontrpropozycja to jest taka, że nikomu nie zabraniają książek czytać, uczyć się języków, funkcjonować jakoś w tym takim nurcie inteligentnym, no po prostu tak jak jeden z moich przyjaciół, zresztą ten sam Jurek Dobrowolski, do mnie mówił przed samą śmiercią, że jak wiesz, jak kiedyś jeszcze pożyjesz, to się zorientujesz, że w naszym kraju największa przyjemność, jaka się może zdarzyć,
że się spotka paru inteligentnych facetów i sobie pogadają. Tylko się trudno spotkać. Ja jesteśmy na wczasach, do dzisiaj śpiewam na moim recitalu i to jest tak, że w pewnym momencie mówię, proszę Państwa, ja teraz zaśpiewam taką piosenkę, że jeżeli bym jej nie zaśpiewał, to jestem przekonany, że po koncercie 3-4 osoby przychodzą do mnie i mówią, dlaczego pan tego nie zaśpiewał? Więc żeby uprzedzić tego rodzaju przykre sceny, suniemy. No i śpiewam, jesteśmy na wczasach. Natomiast mogę przy okazji powiedzieć, że taką piosenkę, nawet trochę wcześniejszą od jesteśmy na wczasach, bo jesteśmy na wczasach, to jest jakiś 66. A w 65 w Sopocie poznałem uroczego człowieka i wspaniałego kompozytora Jerzego Abratowskiego. To jest tego, co napisał między innymi Szeptem do mnie mów. To był szalenie utalentowany człowiek, który za wcześnie wyjechał z Polski i przestał w ogóle wtedy komponować. I ja z nim napisałem piosenkę Żniwna dziewczyna. I ja tę piosenkę, mogę powiedzieć, lubię i do dzisiaj swój recital zawsze zaczynam od piosenki Żniwna dziewczyna. I Żniwnej dziewczyny i jesteśmy na wczasach, posłuchałoby się teraz, prawda? No ale wierzę, że brzmią wam, nam te piosenki w głowie. No dobrze, no to teraz czas na zwierzenie. Wojciech Młynarski od zawsze był dla mnie najznakomitszym autorem tekstów piosenek. Piosenek, które śpiewałam już jako kilkulatka. Pamiętam i ekscytację, i lekkie zawstydzenie, jakie towarzyszyły mi w czasie wyśpiewywania układanki, kiedy dochodziłam do frazy. W końcu Jasiu wstał z kolanek, ścisnął w piąstki małe dłonie, mówiąc proszę koleżanek, kurczę, ktoś nas tutaj robi w konia. Owo wypowiadane zupełnie legalnie, bardzo brzydkie wtedy słowo, kurcze, w moich grzecznych 6- czy 7-letnich ustach, musiało być liźnięciem zakazanego owocu. No a sama piosenka była zabawną historyjką o bawiących się puclami dzieciach, aluzje polityczne. Wówczas zupełnie mnie nie obchodziły, chociaż kaseta układanka z 1981 roku jest ich naprawdę pełna. I pewnie też dlatego mój tata tak namiętnie jej wtedy słuchał, no a my z siostrą razem z nim. W lipcu 1991 roku, byłam wtedy dorosłą 16-latką, wybrałam się z mamą na recital Wojciecha Młynarskiego, który odbył się w ramach spotkań zamkowych Śpiewajmy poezję w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Z samego recitalu nie pamiętam nic, ale została mi pamiątka. Podpisana kaseta Zamknięty rozdział, którą sama sobie, wybierając już wtedy świadomie, kupiłam kilka miesięcy wcześniej. No i też nie pamiętam, czy byłam później jeszcze na jakimś solowym, kameralnym recitalu Wojciecha Młynarskiego. Chyba niestety nie. No ale, jak już mówiłam, uważnie obserwowałam. W 2003 roku, a dokładnie 31 stycznia 2003 roku, w Teatrze Ateneum w Warszawie odbyła się premiera niesamowitego, porywającego, szalonego, kolorowego, po prostu niezwykłego spektaklu Młynarski, czyli Trzy elementy, który napisała i wyreżyserowała Magda Umer. Tuż przed premierą odbyła się także konferencja prasowa, na której naturalnie byłam. Magda skorzystała z mojego, że się tak wyrażę, dorobku, układając go wedle własnej fantazji, własnego pomysłu. I przy okazji skorzystam przy głosie, tylko że dodam, że to nie jest pierwszy raz. Zupełnie niedawno zrobił Janusz Józefowicz przedstawienie pod tytułem Niedziela na Głównym, postępując podobnie, a w teatrach już nie prowadzę statystyki, ale kilkakrotnie były robione spektakle ułożone z moich piosenek. To jest spektakl kolejny i mnie jest z tego powodu bardzo miło. To znaczy, że po prostu piosenki istnieją w świadomości, żyją, są co najboże aktualne jakoś tam. No i będą stanowiły tworzywo teatralne, tworzywo dla muzycznego spektaklu. Autor scenariusza jest w komfortowej sytuacji, to znaczy jeżeli tym autorem jestem ja, bo może sobie wybrać swoje ukochane piosenki. I już raz tak zrobiłam z piosenkami pana Jeremiego Przybory, raz tak zrobiłam z piosenkami Agnieszki Osieckiej. I teraz do trzech razy sztuka jest kolejna trzeciego wielkiego naszego, wielkiego artystę Wojtka. I no co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że to są moje ukochane piosenki Wojtka. I mogę powiedzieć, że
napisałam taki króciutki esej o Wojtku do programu i nazwałam Wojtka poetą marginesu, ponieważ dzisiaj marginesem jest inteligencja. Zobaczcie Państwo, już mogę teraz zdradzić na początku naszego przedstawienia łabędzia jako kurtynę i to będzie coś w rodzaju łabędziego śpiewu inteligencji. Marzylibyśmy, aby ten spektakl był potem grany jak najdłużej, aby podobał się ludziom, aby ludzi wzruszał, aby ludzi kształcił, aby ludzi cieszył. I żeby tak mogło być, ponieważ to są najwybitniejsi nasi aktorzy i oni za chwileczkę będą rozrywani do filmu, teatru i nie wiadomo jeszcze czego, albo po prostu będą sobie chcieli gdzieś pojechać i wypocząć i też mają do tego prawo. I będziemy myśleli nad drugimi obsadami. Moim marzeniem było, aby o tym myśleć jak najpóźniej, ponieważ ja pisałam ten scenariusz, pisałam te dialogi, pisałam tę sztukę, bo to jest właściwie sztuka, pod ich prywatne osobowości. Mam szczęście znać ich trochę prywatnie, także bardzo trudno będzie tutaj o dublurę nawet wybitnego aktora, bo też trochę inaczej muszę napisać rolę. Ale piosenki i ta drabina, ta główna myśl zostanie ta sama. W tym miejscu warto przypomnieć, że w spektaklu Młynarski, czyli Trzy Elementy, grali Joanna Liszowska, Maciej Sztur, Piotr Frączewski, Marian Opania, Wiktor Zborowski, Piotr Machalica, Zbigniew Zamachowski i Mariusz Lubomski. No i zaraz wrócimy na tę konferencję, no ale nie mogę nie oddać na chwilę głosu temu ostatniemu z wymienionych i to też jest nagranie z 2003 roku. Jadąc do Warszawy, myślałem, że to jakoś to będzie, a tu okazało się, że ja mam zadanie aktorskie. Przyznam się, że nigdy nawet przez myśl mi nie przeszło, że będę mówił coś do ludzi ze sceny wśród innych aktorów. Zaczynam swoją edukację grając po prostu z ludźmi, którzy są dla mnie ikonami aktorskimi. I bardzo, bardzo trudne to było zadanie. Bardzo, już w tej chwili mogę powiedzieć, że zaczynam powoli osadzać się i zaczynam się czuć powoli dobrze już w tym, co robię, ale pierwsze kilkanaście prób. No jeszcze do niedawna myślałem, że to jest ponad moje siły, że po prostu powinienem zrezygnować i wyjechać. Mówisz, że masz przed sobą zadanie aktorskie, to znaczy, że możesz mi coś opowiedzieć o swojej postaci? Tak, ja jestem takim inżynierem magistrem niespełnionym w życiu, który będąc młodym człowiekiem miał duszę artysty, potem stał się właśnie tym takim majsterkowiczem nawet, powiedzmy to. I naraz się przeistacza właśnie poprzez tą terapię w osobę wrażliwą. No to teraz już trochę wiemy, wiecie, bo ja ten spektakl widziałam i wspominam go jako jedno z najpiękniejszych teatralnych przeżyć. O czym to tak trochę jest? Było? To jest jakieś pojezierze. Nazwałam je pojezierzem krańcowo niespokojnym i rzecz dzieje się nad jeziorem Spokój. I to już mogę zdradzić, że odbywa się taki kurs terapeutyczny. Prowadzi go dr Edward Opoka-Otuchowicz, który siedzi w tej chwili po mojej prawej stronie. Maciek Sztur, mój ukochany aktor młodego pokolenia. I leczy pacjentów ze smutku piosenkami Wojtka Młynarskiego. Niektóre piosenki, które Magda wybrała, są po prostu ikonami. Są piosenkami, które wszyscy znają, które wszyscy kojarzą z niektórymi wykonawcami. Myśmy się na przykład strasznie bali. Magda chciała, żebym ja zaśpiewał Życie, kocham cię nad życie. Ja po prostu... Ja zzieleniałem, jak ona mi to powiedziała. Powiedziałem, że to jest niemożliwe, żeby tę piosenkę zaśpiewać. No ale potem pogombinowaliśmy, tutaj też hołd dla naszego aranżera i producenta aranżera, Wojtka Workowskiego, który dokonał cudów też muzycznych w tym przedstawieniu i walczymy. No. Ja się parę razy bierzałem do ułożenia swoich piosenek w jakiś taki spektakl i nigdy mi to nie wychodziło w sensie teatralnym. Wychodziło mi w sensie recitalowym. Zresztą nawiasem powiedziawszy, wszystkie mi ukradli piosenki, a ja się recitalu śpiewam. Także ja muszę odczekać teraz bardzo, żeby... Musisz napisać nowe. Albo napisać nowe. Ciągle są jakieś trzy elementy. Każdy śpiewa po trzy piosenki i trzy piosenki śpiewają zespołowo. 24 piosenki. No bo jest jeszcze, zostało jeszcze około 1900 piosenek. Wspaniały i bardzo gorąco wszystkich namawiam, aby zrobić... Ile ty napisałeś piosenek? No sporo, no ale... Ale 1000 napisałem. Myślę, że tak. Tak, czyli zostało jeszcze 980 piosenek. 976. Amerykanie nazwaliby takie przedstawienie, jak Magda zrobiła, Młynarski Trzy Elementy, że to jest musical.
bo też to i jest musical, może nie ma akurat nie tańca, czy scen baletowych, czy czegoś tak dalej, ale to jest przy małych dialogach całe śpiewane. Ja to nazwałam dramatem muzycznym, dlatego że bardzo chcę, żeby to przedstawienie różniło się od przedstawienia Józka z Teatru Buffo. Tamto przedstawienie jest zrobione przez młodych, i dla młodych, tak. Przetańczone, żywe, barwne, rozrywkowe, dużo bardziej. Ja bardzo chcę, żeby moje przedstawienie było przede wszystkim mądre i żeby było nawet trochę trudne, ale żeby naprawdę nauczyć ludzi skupienia się nad tekstem i wysłuchania przede wszystkim tych niebywałych Wojtka tekstów, które będą bohaterami tego wieczoru. Oprócz tego oczywiście napisałam dialogi, marzę o tym, aby wydawały się one Państwu dowcipnymi i niegłupimi. I tak było. Było dowcipnie i niegłupio. Obok Magdy Umer i Wojciecha Młynarskiego kilka słów wtrącił tutaj też Maciej Sztur. Ale moje archiwa wskazują, że nie dość mi było tej konferencji prasowej. Na spotkanie z mistrzem Wojciechem się nie zdecydowałam, no ale nazwijmy to przycisnęłam autorkę i reżyserkę. Mam taką nadzieję, że jubileusz 40-lecia pracy Wojciecha Młynarskiego to był tak naprawdę tylko pretekst do tego, żeby to przedstawienie przygotować, a nie główny powód. Ale oczywiście to był tylko pretekst i to w ogóle ja się dowiedziałam później, że to też przy okazji jest 40-lecie jego działalności. To powiedziałam jakiejś pani w telewizji, co ja myślę o jubileuszach. No ja ich nie znoszę, no one się na tyle przydają, że ludzie sobie przypominają o kimś, o kim powinni pamiętać zawsze. I to tylko może temu służy. Ale ja z pomysłem na takie przedstawienie nosiłam się przez wiele lat i kilka lat do tego podchodziłam. Kilka razy. Do 3 razy sztuka i za 3 razem się udało. Także no dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, bo to już jest po wszystkim. Ale już w pewnym momencie myślałam, że nie dojdzie do tego i byłam naprawdę w okropnym stanie nerwowym. Bo przygotowanie czegoś takiego to są tak okropne rzeczy robione na własnym organizmie, że potem jak się coś zaczyna walić, to bardzo trudno jest się z tym pogodzić. No ale jakoś się szczęśliwie to wszystko skończyło i już. A to tak niewinnie wygląda. A to tak wygląda, że ktoś sobie wychodzi, coś się zapala, coś gaśnie, ktoś śpiewa, ktoś mówi. Nie ma nic łatwiejszego. Wiele lat temu Wojtek wpuścił mnie do jakiejś swojej jeszcze wielkiej pracowni na Strychu na Łowickiej, gdzie mieszkał i dał mi wszystko, co napisał. Pokazał mi wszystko, co napisał i ja się bardzo tego zapaliłam i już tam miałam jakiś pomysł, żeby coś tam stanęło na przeszkodzie, nie chcę kłamać, więc nie chcę mówić co i to się nie udało. Wtedy pamiętam, że z rozpaczy zrobiłam kobietę zawiedzioną w Teatrze Powszechnym. A potem znowu minął jakiś czas i Wojtek poprosił mnie, żeby zrobić jego koncert na Wrocław w ubiegłym roku. Ja się zgodziłam. Potem nagle okazało się, że ten koncert ma reżyserować ktoś inny i robić ktoś inny i zostało to jakoś zrobione za moimi plecami. Ja o tym w ogóle nie wiedziałam i bardzo to przeżyłam, że nikt mi tego nie powiedział. No ale ponieważ Pan Bóg się mną opiekuje, to się udało za 3 razy. Ale do 3 razy sztuka też z tego powodu, że to jest właściwie 3 tego typu widowisko, takie monograficzne, poświęcone jednemu autorowi, jednemu twórcy. Tak, dlatego że jakby tą pracą ja dziękuję artystom, którym zawdzięczam w życiu najwięcej. Po pierwsze podziękowałam Jeremiemu, ponieważ jest moim mistrzem, kochanym przyjacielem i największym artystą, jakiego znam osobiście. I to zrobiłam te jego piosenki w 1989 roku. Potem zrobiłam koncert poświęcony Agnieszce to dużo rzeczy zrobiłam, bo zrobiłam jeszcze Białą Bluzkę, te rozmowy z nią i potem koncert Zielonymi. No i Wojtek jest takim 3 wielkim moim nauczycielem i wychowawcą. I tak naprawdę, gdyby też spojrzeć na piosenki, jakie pani śpiewała, to też poza tę trójkę odrobinę tylko pani wychodziła. W ogóle nie wychodziłam, tylko wiersze jeszcze śpiewałam. Może tam 2 piosenki Magdy Czapińskiej zaśpiewałam, a tak to śpiewałam wiersz. Ja się tak jeszcze zastanawiałam, kto będzie następny i przyszło mi do głowy jedno tylko nazwisko. Andrzej Poniedzielski. No tak, tak, nawet myślę już o tym poniedziałku. Ale to będzie bardzo trudne, ale mam nawet pomysł na to, jak to zrobić. Z tym, że wcześniej też miałam robić piosenki Magdy Czapińskiej. Nie robię tylko dlatego, że muszę jechać do dziecka do Nowej Zelandii. Zobaczymy, jak się uda ten koncert we Wrocławiu w tym roku, to już nie będę do tego wracać. Natomiast jak się nie uda, to ja się zdenerwuję, że powstało coś niegodne jej talentu.
to wtedy może zrobię jakiś taki mały program z jej piosenkami. A potem na pewno poniedziałka. Potem jak jeszcze będę trochę żyć, to Jasia Wałek oczywiście. Ten koncert z piosenkami Magdy Czapińskiej, o którym Magda Umer mówi w czasie przyszłym, odbył się podczas 24. przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu w marcu 2003 roku. Nosił tytuł Wystarczy być, a jego scenarzystą i reżyserem był Andrzej Strzelecki. I to z tego koncertu pochodzi słynna interpretacja piosenki W moim magicznym domu. Marian Opania zaśpiewał ją w kontenerze na śmieci. Pamiętacie to? Natomiast rok później, w maju 2004 roku, także na PPA we Wrocławiu odbył się koncert Trzymaj się swoich chmur z piosenkami Andrzeja Poniedzielskiego w reżyserii Magdy Umer. Zimy żal to był spektakl i teraz Młynarski, czyli trzy elementy, to jest spektakl, a koncert Zielono mi był jednorazowym wydarzeniem. Trochę chyba inaczej się myśli też o takich rzeczach, czy tak samo? Zupełnie inaczej się o tym myśli, tak jak Biała bluzka była sztuką po prostu teatralną. I Zimy żal także. To rzeczywiście jest trzecie, a koncert Zielono mi był jednorazowym koncertem, tak jak powiedziałaś. Myśli się zupełnie inaczej. Ja po prostu pisząc to, pisałam, jak nazywałam to, dramat muzyczny. Pisałam sztukę, którą potem, jeśli się urodzą jacyś młodzi, zdolni ludzie, można grać w nieskończoność w różnych teatrach w naszym kraju, jeśli tego nie zepsują. Ale z drugiej strony, wiesz, czy ja robię koncert na jeden dzień, czy ja robię spektakl, który będzie grany kilka lat, to zawsze myślę o tym, żeby to zrobić jak najlepiej i zawsze myślę o tym, żeby on był jak najdłużej ludziom potrzebny. Jak żeby jak najwięcej im dało. Nie pamiętam niestety, jak długo grany był spektakl Młynarski, czyli trzy elementy, ale jeszcze jeden element do opowieści o nim muszę dodać. Otóż we wrześniu 2003 roku do obsady dołączył Andrzej Poniedzielski. A było to tak. Zadzwonił do mnie Wojtek Borkowski, producent przedstawienia Młynarski Trzy Elementy i zaproponował mi rolę, którą do tej pory grał Piotr Franceski. Ja się słabo orientuję w stanie aktorstwa w Polsce, ale tak na moje oko to jest w tym kraju około kilku tysięcy aktorów, którzy chcieliby zagrać zastępstwo za Piotra Franceskiego. Więc z jednej strony myślałem, że żarty jakieś są i cały taki w takim rozedrganiu zadzwoniłem do mojej wspaniałej, radosnej koleżanki Magdy Umer, reżysera tego spektaklu i zapytałem ją, co ona o tym sądzi, bo mam taką propozycję. No to ona powiedziała, że się nie dziwi memu telefonowi, gdyż to jest jej pomysł. Powiedziałem jej to samo o tych kilku tysiącach aktorów, co by chcieli zagrać zastępstwo za Piotra Franceskiego i ona powiedziała, że tak, ale to musisz ty być, ponieważ mnie zależy, i tu cytuję, na postaci z pewnym rodzajem wycofanej osobowości. Okazało się, że chodzi o pewną osobowość nienamolnie eksponowaną, którą na jej oko ja jakby z urodzenia posiadam i nie muszę nic grać. Piotr Franceski w tym przedstawieniu u reżysera sobie wywalczył pewne nienachalne, że tak powiem, eksponowanie swojej osoby w cieniu, na fotelu. Odzywa się ze cztery razy i śpiewa trzy piosenki. To jest takie zajęcie, które mnie również odpowiada. Więc się w końcu zgodziłem. Bardzo przyjemne przeżycie. Poza wszystkim staram się rzucać czasem może na troszkę na wyrost w różne działania, które odwodzą mnie od podstawowych moich poczynań, czyli grania sobie tam tych swoich koncercików oraz konferencjerskiej posługi, którą spełnię na terenie całego kraju. Żeby nie zwariować, staram się, żeby w coś. Tam bardzo przyjemnie spotkałem się z miłymi ludźmi. Śpiewał mnie swoje piosenki, to było duże przeżycie, jak się okazuje, dla mnie, ponieważ ja jeszcze zanim się urodziłem prawdopodobnie miałem szacunek do Wojtka Młynarskiego, do tego, co on robi. On się w trakcie mojego życia pogłębiał, osiągnął już szczyty i na tym poziomie trwa. I co się okazuje, że jeżeli ktoś, jak na przykład ja, sam pisze też coś, to mimo tego szacunku, mimo ogromnej świadomości wagi tego tekstu, że tam nie można nic zmienić, uruchamia się jakby drugi tor i podświadomie podszeptuje mi mózg inne słowa. Było to dla mnie tak ogromne przeżycie, nie wiedziałem, że to aż tak mocno działa. Nigdy się zwyczajnie nie uczyłem na pamięć nie swoich tekstów.
tak jakoś było i stąd to wszystko wyniknęło. Z tej całej frustracji, z tej tremy i z tego wszystkiego jest pierwsze przedstawienie w Teatrze Ateneum. Ja mam zaśpiewać jako pierwszą swoją piosenkę w tym spektaklu, piosenkę pod tytułem Bynajmniej, która się zaczyna, trudno nie wspomnieć, w opowiadaniu choćby najbardziej pobieżnym, po czym jest cała opowieść o bynajmniej, o pani, panu i co ja, udało mi się z tego wybrnąć, ale z tego całego rozdrgania i zdenerwowania mało brakło, żebym nie zaśpiewał pierwszych słów tak. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone. Tak chciałem zrobić. Jak to powiedziałem moim kolegom, aktorom, potem to Mariano Pania mówi tak. Ty byś z tego pewnie wybrnął, ale my byśmy leżeli w tym stawie na pewno ze śmiechu. Już lepiej jest, wydaje mi się, że się tam jakoś znalazłem w tym wszystkim. Poza tym odczułam radość ze śpiewania nie swoich tekstów. W 2004 roku, też na konferencji prasowej, ale tym razem tylko do mojego mikrofonu, Wojciech Młynarski powiedział kilka słów. Było to przy okazji ogłaszania nominacji do tytułu Mistrz Mowy Polskiej. Co trzeba robić, żeby w momencie, kiedy młody człowiek dorasta, dobrze, poprawnie, pięknie uczył się mówić po polsku? No właśnie, użyła pani tego sformułowania, pięknie mówić. Mnie się wydaje, że potrzebne są jakieś działania na korzyść tego, żeby byli ludzie, którzy posługują się polszczyzną piękną, polszczyzną efektowną, ale to nie polszczyzną w stylu Masłowskim. Ale czy można zrobić coś, żeby tak właśnie było? Proszę pani, wie pani, to jest szalenie trudne, o czym my rozmawiamy, bo to jest kompletnie niewymierne. To, co dla jednego będzie piękne i efektowne, dla innego będzie staroświeckie i w ogóle no, mało interesujące. Mi się wydaje, że muszą się narodzić talenty, czy beletrystyczne, czy publicystyczne, czy reportażowe. Które pociągną za sobą. Niech pani zobaczy, jak piękną polszczyzną są napisane wszystkie książki Kapuścińskiego. Prawda? Taką bym powiedział wzorcową. A jednocześnie ona jest wartka, współczesna, ciekawa i tak dalej, więc więcej takich przykładów powinno się znajdować i tak dalej. I jednak mimo wszystko uważam, że chronić polszczyznę przed inwazją chamstwa, prostactwa, podejrzanego, szemranego procederu, który ma niby sprawić, że ona jest ciekawsza, bliższa życiu i tak dalej, a to w moim mniemaniu nie jest prawda. Czym jest dla pana nominacja w tym konkursie na Mistrza Mowy Polskiej? Pani, to jest dla mnie wielkie zaskoczenie, dlatego że to jest Mistrz Mowy Polskiej, czyli to są ludzie, którzy mówią. No, natomiast dużo mówią. Natomiast rzeczywiście na moich recitalach ja 3/4 recitalu to jest śpiew, a reszta, albo i lepiej, to są takie monologi, opowieści, w które dopiero potem są wplatane piosenki. Także jestem bardzo miło zaskoczony. No, cóż można powiedzieć? No, bardzo, bardzo mi przyjemnie z tego powodu. Ale czy taki konkurs promuje polszczyznę w jakiś sposób, pana zdanie? Proszę pani, on powinien promować polszczyznę. To w jakiś sposób jeszcze raz pokazuje szerszej publiczności, że to są zjawiska doceniane i że jeżeli są ludzie, którzy trwają przy swoim, którzy są po prostu wierni czemuś, tak jak ci tutaj laureaci są wierni dobrej polszczyźnie, nie można im nic pod tym względem zarzucić, prawda? To dobrze przypomnieć, że tacy są. Oczywiście Wojciech Młynarski otrzymał ten tytuł, a wraz z nim w tym samym 2004 roku laureatami zostali Anna Dymna, Wojciech Mann, Lucjan Kedryński i Jan Englert. W 2007 roku wydawnictwo Znak wydało pierwszy w XXI wieku, bo później były kolejne wydawane już w wydawnictwie Pruszyński, ale po śmierci autora tomy, taki porządny zestaw tekstów Wojciecha Młynarskiego. Ta książka nosiła tytuł Moje ulubione drzewo, czyli Młynarski obowiązkowo, a przy okazji jej promocji odbył się też świetny koncert, na którym miałam szczęście być, w Teatrze Ateneum oczywiście. Ale w 2007 roku ukazała się też płyta zespołu Raz, Dwa, Trzy, Młynarski.
o której wtedy opowiadał mi oczywiście Adam Nowak. I rok po premierze z piosenkami Agnieszki Osieckiej rozmawiał z nami sam Wojciech Młynarski i zaproponował nam, czy byśmy nie zrobili jego piosenek. Widocznie pewnie spodobało mu się, czy przypadło do gustu to, co zrobiliśmy z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Ale znam też grupę osób, których to nie przypadło do gustu, więc akurat to zdanie Wojciecha Młynarskiego jest dla nas cenne, bo sugeruje, że jest człowiekiem otwartym na różne zmiany, byle tylko były prowadzone inteligentnie i płynęły z serca i z uczciwych intencji. I tak też było w naszym przypadku, aczkolwiek obydwa projekty powstały na zamówienie i my jesteśmy usługodawcami tak naprawdę. Sami nie sięgnęlibyśmy po czyjąś twórczość, natomiast to jest na tyle ciekawe zdarzenie, bo jednocześnie mamy do czynienia z życiorysami dwóch bardzo ważnych postaci w polskiej piosence i również chyba po części w polskiej poezji, w życiu estradowym i w ogóle w kulturze, aczkolwiek to są cały czas piosenki i na szczęście sam Wojciech Młynarski doskonale o tym wie, że piosenka ma swoje ograniczenia i że ona nie może przekroczyć swoich kompetencji i wieloletnią działalnością udowodnił to, że doskonale zna się na sile oddziaływania piosenki. Wykonaliśmy usługę tak naprawdę, ale z wielką przyjemnością, szczególnie przy projekcie z piosenkami Wojciecha Młynarskiego, bo te piosenki mi towarzyszyły od dzieciństwa, przynajmniej część z nich, te, które robiliśmy. I mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że się w pewien sposób wychowywałem również na jego twórczości. To była dla mnie ważna twórczość, ważna umiejętność prowadzenia myśli w piosence, dużo z niej wyniosłem. Usiłowałem nie naśladować nawet od wczesnego momentu, aczkolwiek w momencie, kiedy powstała piosenka Talerzyk, to część osób mówiła, że jest w tym jakieś podobieństwo do twórczości Wojciecha Młynarskiego, ale nie dostrzegam tego. To jest zupełnie inny rodzaj spojrzenia na rzeczywistość. Tłumaczenia pana Wojciecha to jest równoprawna część jego twórczości. Tak o tym myślę, tym bardziej, że on przekładał w taki sposób, żeby przekład nie tyle oddawał pierwowzór, co był zjadliwy w danej szerokości geograficznej, czyli w naszej, bo przeglądając oryginał słowny piosenki Moskwa-Odessa, na przykład tej piosenki, no jest wiele rzeczy nieprzetłumaczanych, więc muszą być te idiomy radzieckie, rosyjskie, muszą zostać zastąpione przez idiomy polskie i to momentami to są różne słowa i różne znaczenia, ale sens pozostaje ten sam. Pan Wojciech ma tę wielką umiejętność, że on potrafi przetłumaczyć piosenkę do śpiewania i że ta i rytmika i frazowanie pozostaje bardzo wierne z oryginałem. Oczywiście są ładne i piękne tłumaczenia innych, natomiast pan Wojciech ma tłumaczenia bardzo krwiste, no. Tak to nazwijmy. No, ale też rozumiem, że mówisz przez to, że to są jak gdyby piosenki Wojciecha Młynarskiego, tyle że, no ja teraz też uproszczę, na motywach na przykład no, tak. Wysockiego czy Okudżawy. No nie aż tak do końca na motywach, bo jednak te tłumaczenia są wierne, ale to są adaptacje oryginałów na warunki polskie i to zarówno jeżeli chodzi o Brela, o Okudżawę, o Brassensa, bo Brassensa przecież tłumaczył i musimy wspomnieć o muzykalach, które tłumaczył. Nie udało nam się tych wszystkich zebrać tych utworów, chociaż wyjątków z tych utworów, bo koncert by trwał 4 czy 5 godzin i nikt by tego nie wysłuchał. Ale wracając do twojego pytania, że czy to było uciekanie, nie wiem czy to jest uciekanie, to jest raczej na zasadzie takiej równoprawnej twórczości i naszego stosunku do tego, bo to są przecież słowa pana Młynarskiego. Mało tego, wyszliśmy z takiego klucza, że możemy zaśpiewać, czy powinniśmy zaśpiewać tylko te piosenki, które on śpiewał. Nie te, które tłumaczył dla innych, czy które spowodowały, że inni wykonawcy byli znani w tłumaczeniach Wojciecha Młynarskiego. Myśmy poszli tym tropem. A dlatego jest tyle tych tłumaczeń, bo szereg piosenek Wojciecha Młynarskiego to są piosenki przeze mnie traktowane jako jego autonomiczna część. Szczególnie tak zwane felietony śpiewane, w których komentuje rzeczywistość i w których wyraża swój osobisty stosunek do tego, co się dzieje. Ja nie mam kompetencji do tego, żeby te piosenki zaśpiewać. Tam są zwroty, które są przynależne tylko jemu. I też z takiego klucza wyszedłem, że wszędzie tam, gdzie używa zwrotów proszę państwa, słuchajcie państwo i tak dalej, to są jego osobiste zwroty do publiczności i bardzo kojarzone zresztą z nim, więc ta duża część twórczości odpadła już w przedbiegach, dlatego że ja nie mam kompetencji do tego, żeby używać tych zwrotów. To są zwroty przynależne, to tak samo jakby pan Wojciech przyszedł i powiedział dziękuję za wypowiedź. Nie?
też nie robi tego, czy nie zrobi tego, bo wie, że to jest przynależne do występów zespołu Raz, Dwa, Trzy. Myślę, że część z tych piosenek, przynajmniej część, dostała nowe ubranie, bo takiego ubrania te piosenki jeszcze nie miały, aczkolwiek należy dodać, że pan Wojciech Młynarski pracował ze wszystkimi najlepszymi muzykami w kraju przez te kilkadziesiąt lat swojej pracy na estradzie. I nie jest łatwo przymierzać się do piosenki, której twórcą aranżacji jest na przykład Adam Makowicz. Nie? Jak na to spojrzeć, żeby można było to zagrać inaczej? Natomiast jeżeli się ma, posługuje się dosyć wyrazistym swoim językiem i swoją barwą, no to być może jest zadanie trochę ułatwione, ale to nie było łatwe zadanie. To była trudna praca nad piosenkami, które trzeba było ubrać w taki, a nie inny sposób i żeby nie zatrzeć słowa w tych piosenkach, bo słowo jest bardzo ważne, a jednocześnie jak zagrać to w 2007 roku, żeby część linii melodycznej nie tchnęła pewną anachronicznością. Zagraliśmy akustycznie, znaleźliśmy narzędzie, bo takiego narzędzia też poszukiwaliśmy. Dużo było rozmów na ten temat i dużo różnych pomysłów, takich świadomych. Trzeba było znaleźć adekwatne narzędzie w stosunku do twórczości. I takim adekwatnym narzędziem, dla nas przynajmniej, było brzmienie akustyczne tych utworów. Ale też na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie ten projekt został zarejestrowany i ukaże się na płycie, powiedziałeś coś takiego, że to ciągle jest rodzaj przymiarki, że to ciągle jest usiłowanie. Że to jest tylko usiłowanie, że to nie jest przedstawienie twórczości Wojciecha Młynarskiego, bo uważam, że w półtoragodzinnym czy dwugodzinnym programie jest to niemożliwe. Nawet myślę, przez samego pana Wojciecha jest to trudno realizowalne, dlatego że musi się posługiwać etapami w swojej twórczości i może przedstawiać pewne etapy, pewien przekrój, ale to pan Wojciech może zrobić przekrój, bo on ma najlepsze do tego plenipotencje, żeby wybrać piosenki takie, które chce przypomnieć, a jednocześnie takie, które pasują do czasów, w których żyjemy, bo bezwzględnie również był komentatorem polskiej rzeczywistości na bieżąco. A myśmy bardziej poszukiwali w twórczości pana Wojciecha uniwersalnych prawd w cudzysłowie, które można ludziom powiedzieć, znaleźć u pana Wojciecha w twórczości i pokazać ludziom, że ta ważna osoba mówiła to już 40 lat temu, bo na przykład ta jedna z piosenek powstała w roku 67, a inna w 63, więc ta twórczość jest aktualna, a jeżeli jest aktualna, to znaczy, że zawarta prawda i ogląd świata jest uniwersalny, po prostu. Fantastyczne jest to, że póki zdrowie mu pozwalało, Wojciech Młynarski był niezwykle aktywny i otwarty. W 2011 roku wspominał w wywiadzie, że chętnie napisałby piosenki dla młodej, świetnie śpiewającej aktorki Moniki Węgiel, którą zobaczył w spektaklu Teatru Współczesnego. Przez 3 lata, między 2013 a 2015 rokiem, zasiadał w jury festiwalu swojej twórczości, który to festiwal udało się zorganizować Jackowi Bończykowi w Trójmieście. I na tym festiwalu Wojciech Młynarski prowadził koncerty, słuchał swoich piosenek w wykonaniach młodych artystów, spotykał się z publicznością, był tam z nami, nowymi i starszymi pokoleniami jego odbiorców. Patrzył, słuchał, zabierał głos i tak trochę przeczuwam, że dla niego było to równie ważne jak dla nas. Ja tylko raz miałam okazję być na tym festiwalu twórczości Wojciecha Młynarskiego. To był rok 2014. Festiwal odbywał się w oddanym właśnie do użytku i jeszcze naprawdę pachnącym nowością Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. I tam właśnie, nawet powiem wam dokładnie kiedy, 11 października, kilka minut po godzinie 16, rozpoczęło się spotkanie Wojciecha Młynarskiego z publicznością. Spotkanie prowadzone przez Andrzeja Poniedzielskiego. Na szczęście byłam tak czujna, że je po prostu zarejestrowałam. Jakość być może pozostawia sporo do życzenia, ale wszystko słychać. Więc teraz po prostu chodźmy na to spotkanie. Dobry wieczór. Miłe panie i panowie bardzo mili. Cytat. Wojciech Młynarski. Andrzej Poniedzielski. Proszę państwa, zanim Andrzej
zacznie poruszać różne tematy, to ja chciałem dwa słowa powiedzieć o nim. Mianowicie, kiedy mi przyznano tak zwane złote berło za zasługi dla kultury, to ja miałem prawo przydzielić tak zwane małe berło komuś, kogo szczególnie cenię. I z wielką przyjemnością to małe berło przydzieliłem Andrzejowi. A dlaczego? Bo uważam, że jest on w jakimś sensie spadkobiercą pięknych tradycji kabaretowych i estradowych. Tworzy, kiedy występuje, wokół siebie szczególną, jedyną sobie atmosferę, a mnie, wyznam to Państwu, zawsze interesowało ogromnie, czy Andrzej kiedyś uśnie na scenie w trakcie zapowiadania. Dlatego, że ma już taki styl. Co powiedziawszy, oddaję głos Andrzejowi Poniedzielskiemu. Teraz to ja już nie wiem, co mogę powiedzieć, bo jak uszedłem, to nie bardzo wiedziałem, co mogę powiedzieć. Dla mnie jest to dzień bardzo wyjątkowy. Proszę Państwa, tak sobie to pomyślałem, że dobrze się stało, że ten Teatr Szekspirowski został oddany do użytku teraz właśnie, bo mamy szansę gościć tu Szekspira polskiej piosenki. No, ale ja to... Ale to jak chodzi o utwory komediowe. No, a jakże? Ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie tak naprawdę w tym może nieco żartobliwym, ale tylko żartuję względem Szekspira, nie względem ciebie. Jest dużo prawdy, bo Wojtek, tak naprawdę poprowadziłeś polską piosenkę w kierunku, który do tej pory był jej nieznany. Do pory, kiedy ty nastąpiłeś, nastałeś, jak to się mówi. Przecież uczucie Panny Krysi, choć o to jej panieństwo można dużo rozmawiać na ten temat, do basisty. To było Romeo i Julia, tylko że przeniesiony na obszar dancingu. Tak samo było... Ale zauważ... Było, tutaj panu, że było. To samo było w bynajmniej. To jest ten sam dramat. No to już trochę nie ode mnie zależy. Ale tak naprawdę to ja tak... To sobie odebrałem. Kiedy ty debiutowałeś, ja już, jakby to dziś młodzież powiedziała, kumałem trochę. Są zdania, że do dziś jedynie kumam, ale wtedy... I to naprawdę był wielki przeskok z tej piosenki koturnowej, takiej napuszonej, którą tu nas raczono. Choć i były perły, choćby z przedwojennych zasobów brane, ale zwróciłeś to w kierunku ludzi, człowieka, jakoś ucodzienniłeś to, ale poetycko, i to były piękne momenty. Powiedz, ja nie chciałbym być redaktorem, bo nie jestem przygotowany dziennikarsko i może po mnie być widać to, ale powiedz, czy to było trudno? Czy na przykład fakt, że wyszedłeś niejako z kultury studenckiej, w tym ci pomógł? Czy pomógł ci fakt, że już znałeś, mimo że wszyscy mnie, różne przykłady pieśni, piosenki francuskiej, która była inna już w tym czasie? Więc powiem szczerze, że ja, pisząc to wszystko, specjalnie się nad tym nie zastanawiałem. Po prostu robiło się to niejako samo przez się, ale to się wiąże z takim zjawiskiem ogólniejszym, które nie taje, jest niesłychanie bliskie mojemu sercu, mianowicie, że kultura polega na ciągłości, a jednocześnie
na każdym etapie tego rozwoju ten ktoś, kto ją rozwija, a więc i ty, Andrzeju, dodaje do tego coś własnego, jakiś własny stygmat, tworzy jakiś własny charakter pisma. I mnie wpadło do głowy, już trochę po teatrze studenckim to było, mniej więcej w okresie, kiedy przeniosłem się z tekstami do kabaretu Dudek, ale tam byłem zoblikowany zamówieniami poszczególnych programów, czyli pisaniem pod takich wykonawców jak Wiesław Gołas, Wiesław Michnikowski, Irena Kwiatkowska. Ja się masę nauczyłem przy tym wszystkim, ale jednocześnie pisałem już utwory własne. I wtedy wpadłem na taki pomysł, szalenie prosty właściwie. On się zaczął od piosenki Niedziela na Głównym. I wtedy w Warszawie była tak zwana giełda piosenki przed festiwalem w Opolu, bodajże drugim. Chciano sprawdzić stan posiadania, repertuaru i tak dalej. I między innymi ja zaśpiewałem tę Niedzielę na Głównym, która, o czym się potem zdumiony dowiedziałem, bo wtedy nie wiedziałem, że ja to napisałem, że to był śpiewany felieton, czyli utwór taki na poły publicystyczny. Natomiast ja przy okazji tego utworu rozstrzygnąłem pewien problem, bo mnie robiono zarzuty, że ja sobie mogę pisać, ale z wykonywaniem samemu to się powinienem mocno zastanowić, że i dykcja nie ta, i ruchy wiatrakowate, jednym słowem niezborna postać na tej estradzie. A tam w tej Niedzieli na Głównym jest taki spory cytat po francusku, że ten samolot odlatuje do Nowego Jorku. I kiedy ja to wykonałem, to przyszedł do mnie nieocenionej pamięci profesor Kazimierz Rudzki, który na te giełdy chadzał i mi powiedział tak: proszę pana, pan ma wystarczająco dobry akcent francuski, żeby po polsku samemu śpiewać. Ja byłem zawsze przekorny, w związku z czym, kiedy ja się radziłem kolegów, znanych autorów, kolegów po piórze, że chciałbym być zawodowym autorem piosenek. I co mam robić? To oni mi powiedzieli: ty się najlepiej naucz dobrze pisać piosenki liryczne o miłości, że albo ona jego kocha, albo on ją kocha, albo się nie kochają wcale i tak dalej. I to zawsze ludzie kupią. I ja próbowałem tak pisać, ale z drugiej strony, i tutaj kończę szerszą dygresję i wracam do pytania, które mi zadał Andrzej, mianowicie ja postanowiłem, żeby to uczucie, tę miłość dwojga Polaków jakoś podmalować, ubarwić tłem społecznym. Żeby to się gdzieś działo na dworcu, tak jak w piosence bynajmniej, czy w barze mlecznym, czy w jakimś innym jeszcze typowym, charakterystycznym dla PRL-u miejscu. No i tak próbowałem śpiewać i to, że tak powiem, był mój początek. Nie, to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie śpi. Nie go. Ja tak... Nie, nic podobnego. Walku, to co nazywasz próbą zaśnięcia,
to jest tak, że ja w większości moich działań scenicznych jestem nieprzygotowany do nich, czyli ja myślę na scenie, a to widać i to rodzi współczucie u człowieka. I dlatego... Ale nigdy w życiu mi się nie zdarzyło zasnąć. To... Na razie, jeszcze raz powtarzam, bo to oczywiście żart, ale jeszcze raz powtarzam, że kiedy miałem wymienić jakichś młodych ludzi, bo tutaj wracam do tego mojego konika, że najważniejszą cechą kultury jest ciągłość. Czyli dla jakichś ludzi, którzy dziedziczą, są spadkobiercami jakiejś postawy inteligentnej, zaskakującej, mądrej, to nie jest niestety ich wielu, ale zaliczam do nich Andrzeja Poniedzielskiego, jeszcze kogo, Artura Andrusa, potem taki kabaret świetny, przypomnijcie mi, który... Mumio. Tak, Mumio. Czyli ten ich absurdalny trochę humor i tak dalej, który był bardzo mojemu sercu bliski. I uważałem i uważam, że to jest właśnie najważniejsze. To znaczy, obrazowo mówiąc, to przekazanie pałeczki. Jeżeli ci następni chcą ją podjąć, a mam wrażenie, że chcą i że z tego się buduje jakaś jedna linia po prostu. Ja przypomnę, jeżeli chodzi o moją osobę, że ja miałem styczność, no przede wszystkim z Jeremim Przyborą, z pokoleniem STS-u, z Agnieszką Osiecką na czele i oni tam wymyślili takie sformułowanie, że to, co oni piszą, co w moim wypadku nazywano śpiewanymi folietonami, to oni to nazywali, że to jest liryka obywatelska. Czyli, że to jest, że tak powiem, temat obywatelski, jednocześnie podejście do tego jest liryczne. No i dalej jeszcze kilka świetnych nazwisk, które mi towarzyszyły, na których pisaniu się bardzo dużo nauczyłem i skorzystałem z tego, bo tu, że tak powiem, następny temat lekko wpuszczę i powiem, że pisanie piosenek w moim mniemaniu, a ja już jestem troszeczkę Matuzalem, jeżeli chodzi o to zagadnienie, to jest umiejętność przede wszystkim warsztatowa. Że piosenka jest tworem konwencjonalnym, posługującym się mniej więcej podobnym obrazowaniem i tak dalej, ale zawsze można wycisnąć z niej coś nowego, zaskoczyć odbiorcę. I tutaj powiem moją maksymę ulubioną, że ja właściwie najlepsze piosenki to napisałem od końca. To znaczy musiałem najpierw mieć pomysł, jak to się kończy. Gdzie ma ten diabeł z pudełka wyskoczyć i jak ma odbiorców zaskoczyć. Czyli troszkę jak kryminał właśnie. No do pewnego stopnia tak. Jeszcze bym do tego dodał takie zjawisko mianowicie, że w każdym gatunku piosenki, czy to będzie gatunek czysto liryczny, czy to będzie gatunek taki właśnie publicystyczny i tak dalej, obowiązuje wedle mego zdania jakaś taka prawidłowość warsztatowa. To, żeby umieć to napisać, żeby umieć się do tego zabrać, żeby to było po prostu porządnie zrobione. Czyli wyrażając się bardzo obrazowo, to ja uważam tego autora tekstów za jakiegoś dobrego szewca czy dobrego krawca, który umie
na miarę to wszystko przykroić i uszyć. No i za takiego kogoś siebie zawsze uważałem i dalej uważam i mam wrażenie, że jeszcze w tym gatunku mi się uda coś, co się szanownym Państwu spodoba, zrobić. W ubiegłym roku otrzymałeś Fryderyka za całokształt od Akademii Fonograficznej. I stało się tak. Stało się. Ja tak oszukuję na abonamencie, że włączam telewizor, ale wyłączam fonię. Natomiast jak zobaczyłem ciebie, podgłośniłem, jak to się mówi prawdopodobnie nie po polsku, i usłyszałem słowa, których nie zacytuję dokładnie, ale mówiłeś o tym, że jeżeli ktoś teraz, dziś pisze tekst, to niech by na chwilę przerwał i obejrzał się za siebie. Niesłychanie ważne. Właśnie. Bo to jest właśnie ta ciągłość. Trzeba sobie skojarzyć, że nic się nie zaczyna od tego kogoś, kto w tym momencie zaczyna pisać. Tylko ktoś przed nim był. Ktoś już czegoś dokonał. I to nieraz były rzeczy bardzo świetne. I ja poradziłem tym wszystkim młodym wykonawcom, bo ja już nie jestem ani autorem, ani wykonawcą młodym. Nawet moi przyjaciele to żartują ze mnie, że mój target to jest co najmniej 60+. Więc żeby zdali sobie sprawę z tego, że ktoś już przed nimi pisał, ktoś już przed nimi robił coś takiego i stosując te prawidła, o których ja mówię, no osiągał dobre, interesujące wyniki. No to właśnie to wtedy, jak żeś dał głośniej, to powiedziałem. Dobrze, ale a czy tobie się nie wydaje, że obserwujesz wydarzenia, nazwijmy to w kategorii polska piosenka? Bo ja mam takie niejasne przeczucie, że zmienił się jakby środek ciężkości odbioru piosenki, że tekst, który w moim rozumieniu był ważną częścią polskiej piosenki, takie jest kojarzenie nasze słowiańskie czy tam wschodnie, że ten tekst jest bardzo ważny. On jakby przestał, że to zastąpione zostało przez rytm, te wszystkie bum, cyk, cyki, które tam wkoło się odbywają i że jakby nie o to już chodzi. No, ja tylko mogę powiedzieć, może jestem w tym strasznie staroświecki, ale mnie osobiście takie zjawisko to troszeczkę wydaje się przykre. Dlatego, że ten cały, jak nazywał wspaniale Wiesio Michikowski, że nie słucha radia, bo tam jest permanentna transmisja z huty. Więc mnie ta transmisja z huty, ten łomot cały, nie bardzo odpowiada. Stokroć bardziej odpowiada mi, jeżeli ktoś w sposób wdzięczny, ujmujący, delikatny, ale jednocześnie i mądry walczy o odbiorcę. Bo nieraz powiedziałem i jeszcze raz powtórzę, że piosenka to jest takie zjawisko, że apeluje o ludzkie myślenie, podsuwa przesłanki do tego myślenia, niestety nie jest w stanie tego myślenia zastąpić. A z tym myśleniem niestety robi się coraz gorzej. W związku z czym, tak jak kiedyś przed laty pisał Iżykowski walkę o treść, w tej chwili też jest takie zjawisko jak walka o treść i o tę treść walczyć należy. Użyłeś określenia, że jesteś staroświecki w tych poglądach. Mam hasło. Staroświeć jak najdłużej. Ale ja też się od lipca
roku bieżącego znalazłem w twoim targecie 62 i bardzo się z tego cieszę, ale w czasie naszego życia, twojego bardziej, mojego mniej, ale i tak zaszły takie zmiany, mieliśmy do czynienia z rewolucjami w wielu obszarach. Wielu, od gospodarczej kwestii do przez obyczajowe. Wszystkie rewolucje przeszliśmy, jakie były możliwe do przejścia. I zmieniło się wiele i byśmy chyba niedobrze by było, gdybyśmy nie dotknęli tak zwanego, nazwijmy to, drugiego autora naszych niegdysiejszych poczynań, czyli cenzury. Tak, bardzo ciekawe zjawisko. Powinno zostać przebadane, jaka była funkcja, nie zdziwcie się Państwo, kulturotwórcza cenzury. Dlatego, że cenzura przez swoje istnienie i swoją działalność wytwarzała pewną przestrzeń, którą trzeba było nad jej głową przeskoczyć, żeby się porozumieć z odbiorcą, a żeby cenzor nie mógł się przyczepić. Ja zacznę takim, mam przykład zupełnie drobniutki. Mianowicie to jest na przykładzie kolegów z STS-u. Wtedy dyrektorem STS-u był Andrzej Jarecki. Tam pracowała Agnieszka Osiecka jako autorka i napisała w zakończeniu piosenki o okularnikach i w dalekim jakimś mieście zarabiają 1200. I poszli z tym do cenzury, z tym, że Osiecka tam nie była, ale był Jarecki. I cenzor mówi, 1200 na pierwszą pensję dla absolwenta wyższej uczelni, to jest za mało. I Jarecki na miejscu dopisał, po czym wiążą koniec z końcem za te polskie 2000. Poprawiło się. I widzi pan, jak się chce, to można. I to był jedyny wypadek, gdzie cenzura dała 800 zł podwyżki. Bo życie nie. Mam wrażenie, że wielu autorów, którzy się wtedy z tym całym układem borykali i tak dalej, mogłoby napisać swoje wspomnienia i ciekawe rzeczy o tej cenzurze opowiedzieć. Ale w moim mniemaniu w niej tkwił jakiś stymulator. Po prostu autor dostawał taką ostrogę, żeby tę cenzurę ominąć, żeby ją w jakimś sensie właśnie spróbować obejść bokiem, porozumieć się z odbiorcą. Więc i ja z tym miałem do czynienia, z czego bezpośrednio wyciągnę taki wniosek, że jak cenzura przestała istnieć, to można było pisać na każdy temat, jak się chce. Tylko zdziwicie się Państwo, ja się wtedy dosyć wstrzymywałem z pisaniem tych tekstów, nazwijmy to felietonowych. Natomiast oglądałem to, co powstaje i byłem trochę rozczarowany. Czegoś tym tekstom brakowało. Może się autorzy odzwyczaili od takiego właśnie pisania. W każdym razie zawsze teraz powtarzam, że jak się chce napisać dobry, satyryczny utwór, to trzeba mieć super w tej chwili dobry pomysł i bardzo interesujący i ten koniec wymyślony i tak dalej, żeby, że tak powiem, z tym utworem startować. Może z tą cenzurą chodzi o to, że jest różnica między wolnością słowa, a dowolnością słowa. Jest bardzo wielka, zgadzam się z tym. A ja mógłbym opowiedzieć swój przypadek z cenzurą? Tylko dlatego, że jest wiele młodych osób i one mogą w ogóle nie wiedzieć, co to jest cenzura. I dobrze właściwie. Ja kiedyś w miejscowości Wrocław miałem do powiedzenia na scenie taki kolaż z wierszy naszych klasyków.
To polegało na tym, że ja zaczynałem tam od klasyka słów i potem po swojemu kończyłem. Był tam taki akapit, nie będę Państwa i Ciebie zanudzał tym, ale był akapit, gdzie i wszystkim się zdawało, że to Wojski gra jeszcze, a to Wojsko grało. No i poszedłem z tym do wezwany zostałem do tego. I on mówi, nie możemy, panie Jerzy, o wojsku nie możemy. Wojsko jest święte u nas. Nie wolno. Może pan sobie żartować, z czego pan chce, wojsko nie. Ale oni mieli, i to jest ta kulturotwórcza działalność, oni mieli, czasem to byli niewyżyci literaci, jakoś zepchnięci z linii. Byli. Ja miałem takiego jednego, który w jakimś sensie nawet się zżyliśmy. Ja do niego chodziłem z tymi swoimi różnymi kawałkami i wiedziałem świetnie, co on będzie skreślał. Na przykład, jeżeli pozwolisz króciutko, w puencie piosenki Co by tu jeszcze spieprzyć panowie, napisałem, na niskich czołach maluje im się straszny wysiłek. Bo jedna myśl im chodzi po głowie, którą tak streszczę, co by tu jeszcze spieprzyć, panowie, co by tu jeszcze? I cenzor mówi, proszę pana, czy te czoła muszą być niskie? Ja mówię, nie muszę. Zróbmy na jasnych czołach. Oj, widzi pan, proszę bardzo. No to ja to dokończę tego mojego cenzora, bo na tym się nie skończyło. Ja zauważyłem, bo to widać po człowieku, że coś w literaturze dłubię. I myślę sobie, oho, chyba na takiego trafiłem. I mówię, to wie pan, koncert jest dopiero pojutrze, to może byśmy razem pomyśleli, jak to... I zauważyłem zaciekawienie w jego oczach, poszedłem. Na drugi dzień przychodzę do niego, on widzę już jest, bo to widać po człowieku, już jest po akcie twórczym. I mówi, mam taką propozycję, jak on tam pisze, wszystkim się zdawało, że to Wojski gra jeszcze, a to Wojsko grało, a napiszmy tak. I wszystkim się zdawało, że to Wojski grał jeszcze, a to radio grało. I to ja bym tego nie wymyślił. Świetni byli. Świetni byli i żałujcie, młodzi twórcy, że nie ma teraz cenzury. To Złote Berło, o którym tutaj była mowa ze dwa razy, Wojciech Młynarski otrzymał w 2008 roku. I wtedy też niejako przekazał pałeczkę Andrzejowi Poniedzielskiemu. Powiem wam, że ściska mi się gardło, kiedy dzisiaj tego wszystkiego słucham. No i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale także kilka razy w tych różnych nagraniach, z różnych przecież lat, Wojciech Młynarski wspominał, że kultura to ciągłość. I muszę powiedzieć, że ja też jestem wyznawczynią tego właśnie poglądu. Mam do tego wszystkiego jeszcze kilkuminutowe postscriptum, czyli rozmowę z Jackiem Bończykiem. Powiem tak, ja nie miałam trochę chyba siły i śmiałości, żeby dzwonić do ciebie zaraz po śmierci Wojtka Młynarskiego z taką prośbą, żeby się umówić na jakieś spotkanie, na jakąś audycję jemu poświęconą. Ale chciałam ci teraz publicznie podziękować za te 3 lata w Trójmieście, za zorganizowanie festiwalu twórczości Wojciecha Młynarskiego z jego udziałem. 3 takie edycje się odbyły. Ja byłam na jednej, ale jestem strasznie szczęśliwa, że na tę jedną pojechałam, bo ona mi uświadomiła to, że Wojciech Młynarski chciał spotykać się ze swoją publicznością i chciał słuchać nowych i młodych wykonawców swoich piosenek. I nigdy wcześniej nie przyszło mi do głowy, że taki artysta jak on może mieć taką potrzebę. Ty mi to uświadomiłeś, a oczywiście najbardziej uświadomiłam to sobie w marcu tego roku i za to teraz publicznie bardzo chcę ci podziękować i pogratulować, że miałeś tyle siły i determinacji, żeby to przedsięwzięcie doprowadzić do końca. Było bardzo ważne, bo bardzo mi zależało na tym. To też nie było łatwe, żeby Wojtka do tego przekonać, ponieważ Wojciech, co pewnie też niewielu ludzi o tym wie, on był niesamowicie skromnym facetem. On się tylko porozumiewał z ludźmi, ze swoją widownią oczywiście, jakby poprzez swoją twórczość, poprzez piosenki, poprzez teksty, poprzez tematy, ale tak na życie...
takim dość wycofanym facetem. Oczywiście miał momenty, kiedy był duszą towarzystwa, ale to już ileś tam lat wcześniej, kiedy sypał i anegdotami, bo uwielbiał opowiadać. I ze swojego życia, i swoich mistrzów dużo. A tutaj, kiedy ja w jakimś momencie pomyślałem sobie o tym właśnie, że Wojtka jest mało, bo to było jakieś 4 lata temu, 5, uświadomiłem sobie, że tak jak się z nim czasem spotykam, to Wojtek ubolewał nad tym też, że jak to on mówił o sobie, jestem autorem albo wykonawcą piosenek nad ranem. I uświadomiłem sobie wtedy, że powinno się, wtedy jeszcze myślałem o tym, że powinno się, ale wymyślić jakąś taką formułę, żeby taki właśnie Wojciech Młynarski, geniusz polskiej piosenki, po pierwsze poczuł się potrzebny, dowartościowany i żeby była ta możliwość bezpośredniego kontaktu z nim. Wtedy wymyśliłem ten festiwal i z kolei przekonać Wojtka do tego to nie było łatwe, no bo Wojtek mówił, ale gdzie ja tam? Jego powiedzenie słynne, starcy z Wałka, ja już nie jestem potrzebny, ja tylko jestem szczęśliwy, jeśli ktoś wykonuje moje piosenki, eksponuje moje teksty. Ale tak na życie nie było go łatwo też wyrwać z tego domu. I jak go już przekonałem, to ja pamiętam tą pierwszą edycję w Sopocie. On był piekielnie zdumiony, ale to było takie zaskoczenie. Zobaczyłem ten błysk w oku, który znałem od tylu lat, bo on nagle zobaczył, że na spotkanie z nim, bo w czasie festiwalu była zawsze rozmowa z nim. Zawsze się starałem, żeby to był ktoś, kto i jego zainteresuje w tej rozmowie, więc to była rozmowa z Poniedzielskim, rozmowa z Andrusem, rozmowa z Orzechem. I kiedy Wojtek był zdumiony od pierwszego momentu, kiedy przyjechał do tego Sopotu i zobaczył, że na spotkanie z nim przyszło tyle ludzi, że się nie mieścili tam gdzieś na foyer. Potem, że ja sobie wymyśliłem wystawę okładek jego płyt i ludzie też walili drzwiami i oknami, robili sobie z tym zdjęcia, przynosili nagle jakieś płyty z lat 60., trochę już takie wymiętolone okładki. Ale i potem pamiętam taki moment, kiedy ja starałem się, no wiedziałem, że ma prawo być, nie wiem, zmęczony czy gdzieś tam troszkę wyautowany. I zapytałem go delikatnie, czy Wojtku, czy zgodziłbyś się podpisać parę płyt, zdjęć, autografów. Słuchaj, on siedział ponad godzinę i po prostu ktoś podchodził, on podnosił oczy znad okularów i pytał dla kogo i tam padało powiedzmy imię i on po prostu powoli, metodycznie, troszkę trzęsącą się łapką podpisywał i ja go po godzinie chciałem zabrać od tego stołu, tu się żachnął i nie, ja jeszcze mogę. Potem pamiętam, że go wyautowałem do hotelu, a potem był koncert, który też on oceniał. Najpierw byli młodzi ludzie śpiewający, a potem jeszcze taka galówka, którą reżyserowałem i w której wystąpiłem, a on siedział na scenie i dogadywał, dośpiewywał. I jak mówię, pamiętam, co powiedział na koniec, tam bardzo podziękował zgromadzonej publiczności i mówi, no to taki, ja sobie myślałem, jadę z tej Warszawy, taki mały festiwalik, ale ileż państwa tu przyszło, a tam było ponad 1000 osób. Tak po prostu z plaży w Sopocie, no. Więc to było bardzo ważne, bo myśmy za każdym razem nad tą edycją pracowali, to był też pretekst i dla mnie i dla niego, żeby się spotkać i pogadać, a on za każdym razem siadał zadowolony, pytał czy chce herbaty, po czym mówił referuj i rozmawialiśmy o tekstach, o doborze repertuaru, a potem mieliśmy takie momenty, kiedy sobie też po prostu fajnie po męsku milczeliśmy i nie trzeba było mówić. Wojtek, niesamowita wiedza, erudycja, to mi zawsze bardzo imponowało i pojawiały się często takie opowieści właśnie tak znikąd. Nagle się gdzieś tam zapatrzył w okno i snuł opowieść. Jak mówię, bardzo często zaczynała się opowieść od byliśmy jak zwykle z Sentem w Sopocie i wtedy następowały najpiękniejsze dykteryjki świata i opowieści. Nie chcę, żebyśmy teraz jakoś eksploatowali bardzo ten temat, ale myślę sobie, że musisz część tych rzeczy powiedzieć, nagrać albo zapisać, po to, żeby ci nie pouciekało, tak, bo to są ważne rzeczy.
Bo mi się to też przypomina i nawet właśnie też ostatnio z kimś rozmawiałem, że no jest cała masa takich rozmów z Wojciechem, które ja mam w głowie i rzeczywiście trzeba je jakoś zdigitalizować, że tak powiem, na moim twardym dysku, a na pewno gdzieś zapisać, bo... Bo nie chodzi o to, żeby jutro z tego była książka. Chodzi o to, żeby na pewno to gdzieś nie uciekło właśnie z twojej głowy. Tak, no bo to tak jest, że czasem nam takie rzeczy wypadają, a potem się nagle właśnie pojawia jeden wyraz albo wrażenie i jest cały Wojtek. No. Tu jeszcze trzeba wspomnieć, że Jacek Bończyk w 2015 roku w Teatrze Szóste Piętro wyreżyserował spektakl Młynarski obowiązkowo, w przygotowaniach którego Wojciech Młynarski jeszcze brał udział, a 31 grudnia 2021 roku w Teatrze Ateneum odbyła się premiera spektaklu Misja Młynarski według scenariusza i w reżyserii Jacka Bończyka. Artysta wciąż też nieustannie piosenki swojego mistrza wykonuje solo podczas recitali i jeśli kiedykolwiek, gdziekolwiek zobaczycie plakat anonsujący dowolny recital Jacka Bończyka, to po prostu idźcie w ciemno. A puenty będą dwie. Kiedy po latach zajrzałam do wydrukowanego w kilku tomikach tekstu piosenki Układanka, nie znalazłam tam mojego kurcze. No ale nie wymyśliłam go sobie przecież, bo Wojciech Młynarski to kurcze śpiewa. I Wojciech Młynarski obok tych wszystkich pięknych, mądrych, wzruszających, zaskakujących, inteligentnych słów, które mi podarował, będzie także tym, który jako pierwszy włożył mi w usta brzydkie słowo. No i nie wiem, czy to nie jest też moje najczulsze wspomnienie i jakaś taka najczulsza wdzięczność, jaką do niego czuję. No a puenta druga to już cytat. Cytat z mistrza i ze spektaklu. Chcemy rzec jeszcze słowo współczesnym i potomnym. Młynarski obowiązkowo to nie jest tytuł skromny. Niech będzie zdań osnową, z których autor wiersz lepi. Myślenie obowiązkowo. To już brzmi znacznie lepiej. Lecz odnosząc się z głową do tych skromnych słów garstki, w myśleniu obowiązkowo może pomóc Młynarski. I jest wniosek od ręki. Jak iskra w smudze cienia, czasem mogą piosenki nakłonić do myślenia. Miejcie się pięknie. Teresa Drozda, dziękuję. Do usłyszenia. Ja jeszcze może Państwu powiem, bo się będziemy już niedługo zbliżać do końca, skądinąd przemiłego spotkania, ale powiem Państwu, jakie naprawdę jest moje marzenie. Bardzo skromne i to nie jest szalenie jakaś wybujała chęć, tylko mianowicie tak się składa, że dzięki takiemu festiwalowi jak ten zostają przypomniane moje bardzo dawne utwory. Niekiedy się zestarzały, ale niekiedy, że tak powiem, znają próbę czasu. I mnie zależy ogromnie, żeby się pojawili ludzie młodzi, właśnie ta druga zmiana, żeby te piosenki troszkę rozpropagowali, żeby je śpiewali i żeby z tego się zrobiło to zjawisko tego pociągnięcia kultury dalej. To tak bym chciał. I tak będzie. I tak będzie.